Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej przed meczem Arki z Olimpią Grudziądz. Witam trenera Petra Nemca oraz zawodnika Marcina Radzewicza. Drodzy, usprawiedliwienie, Michał Żuchowski akurat w tym terminie. On zajęcia pilne na studiach i w związku z tym myślę, że będzie okazja, aby innym razem nam też tutaj towarzyszył na konferencji przedmeczowej. Także korzystając z tego, że być może jest o połowę mniej do opowiadania, ja wykorzystam ten czas, bo chciałbym dwa takie komunikaty. Ważne, myślę, istotne dla takiej otoczki futbolu i o to, że wszystkim nam zależy na tym, aby te stadiony również dawały przykład. Otóż w całej Europie od 16 do 31 października pod egidą UEFA trwają tygodnie akcji Futbol przeciwko rasizmowi. Organizatorem tej akcji jest Stowarzyszenie Nigdy Więcej. O tych akcjach już wcześniej pisaliśmy przy okazji niektórych meczów w poprzednich sezonach. I to stowarzyszenie prowadzi właśnie kampanię Wykopmy rasizm ze stadionów. W tym roku w Polsce ma miejsce rekordowa liczba imprez, a imprezy w ramach tygodnia akcji odbywają się w wielu miastach Polski. Było tak też przed meczem Polski z Anglią, będzie to także podczas meczu Arki z Olimpią. U nas dzieci wyprowadzą drużyny, wniosą flagę z napisem Wykopmy rasizm ze stadionów, z logo Arki oraz liceum autorskiego, gdzie są m.in. klasy, w których uczą się nasi juniorzy. Poza flagą w kasach będą rozdawane również dla kibiców ulotki informacyjne, także myślę, że tej edukacji nigdy za wiele i mam nadzieję, że Państwo też się włączą w propagowanie tej idei. Również jeśli chodzi o sam klub i tutaj Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki, trwa akcja żółto-niebieskiej wyprawki. Za pieniądze zdatków do pierwszych klas szkół podstawowych w Gdyni są przekazywane przybory szkolne z logo klubu. Do tej pory odwiedziliśmy razem z piłkarzami przede wszystkim, bo to oni też przyciągają tam tą młodzież, rozdają mnóstwą ilość autografów. Do tej pory byliśmy w 7 szkołach, a relacje są dostępne na naszej stronie www, także tam również szczegóły. Oczywiście zapraszamy również media na tą. Przechodzimy do meczu z Olimpią. W ubiegłym sezonie były 2 remisy 0-0 i 1-1, a bramkę w Gdyni zdobył Sławek Mazurkiewicz, który obecnie, jak wiemy, właśnie jest zawodnikiem Olimpii Grudziądz. Także no tutaj będzie też być może, jeżeli wystąpi, taki podtekst. W Brzesku można dodać, Arka zdobyła swój 900. punkt w historii rozgrywek pierwszej ligi. Także zapraszam do pytań do trenera i zawodnika. Do trenera Nemeca. Jak wygląda sytuacja z Sobierajem i Zarzębowskim, bo oni narzekali tam na kolano i kostkę. Nie trenowali z drużyną, tylko indywidualne mieli zajęcia. Nie wygląda. No, mają tam jakieś problemy, ale ja jestem przekonany, że będzie wszystko ok. Łobu. Tak. Będą gotowi do gry na sobotę. Czy nie przewiduje pan innego wariantu ustawienia obrony w związku z tymi imprezami? Nie ma pan zamiaru? Zawsze musi być przygotowany. Wiadomo, cokolwiek się może wydarzyć jeszcze w tych dwóch dniach, także warianty muszą być, ale uważam, że nie będzie to potrzebne. Panie trenerze, bo mówił pan, że po 5 kolejkach się mniej więcej wyklaruje cel dla Aki. No mamy już 2/3 za sobą rozgrywek, jest teraz końcówka. Czy macie jakiś plan na tą końcówkę? Coś się zmieniło? Ja myślę, że ten cel, który był postawiony przed nami, na razie się staramy opełnić i w tej chwili właśnie ta pozycja, która była przed Brzeskiem, by mnie zadowalała. Marcin, przed meczem w Brzesku była taka sytuacja, że doskoczyliście do czołówki. Dalej sprzyja wam terminarz. Gracie bowiem z zespołami, które leżą teoretycznie w waszym zasięgu. No i w rozmowach z wami przewijało się takie stwierdzenie, że jeśli zajmiecie wysokie miejsce jesienią, to może wiosną pomyślicie o jakichś większych, ambitniejszych celach. No ale w Brzesku trochę te cele chyba zostały nieco zweryfikowane, ponieważ ten remis 1-1 to chyba należy trochę traktować jako niedosyt. Jak ty uważasz? Na pewno mecz z Okocińskim nie można należeć do udanych, no ale też po jednym meczu nie można skreślać swoich celów. Zremisowaliśmy, zdarzyło się. Patrzymy do przodu, to już jest za nami, chcemy 5 meczów przed sobą, które mamy wygrać. I to nas powinno przybliżyć do walki o coś więcej. No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Są jeszcze mecze rewanżowe na wiosnę. Myślę, że jest jeszcze szansa. Także będziemy walczyć o to, żeby Arka zajęła jak najwyższe miejsce. Marcin, cel, tak jak trener powiedział, się nie zmienił, tak? Czyli przed rozgrywkami zarząd postawił miejsca 5-10.
Natomiast jak wy to widzicie, bo jest jeszcze 5 meczów, tak? Czy nie wiem, wy w szatni sobie określiliście, że w tych 5 meczach chcecie zdobyć, nie wiem, 12-13 punktów i druga część pytania jakby z tym powiązana. No żeby zwalczyć o cokolwiek na wiosnę, to nie wiem, jaką dopuszczacie stratę do, no ja już nie mówię o flocie, tak, która się tam wysforowała, ale do tego drugiego miejsca też dającego awans, tak? Czy żeby o cokolwiek walczyć na wiosnę, to ta strata może być, nie wiem, 5 punktów, 7, 8? Zarząd przedstawił nam miejsca 5-10. Każdy ma jakieś tam prywatne swoje ambicje. No, na pewno my chcemy walczyć o to, żeby być na pierwszym miejscu. Raz to wychodzi, raz nie wychodzi. Najważniejsze, że chcemy być jak najlepsi, chcemy w każdym meczu grać lepiej i na pewno w tych 5 meczach, powiedziałem, będziemy chcieli wygrać. I jak wygramy, zobaczymy, jak się potoczą inne mecze, jaka będzie strata. To nie znaczy, że już nie mamy szans na coś więcej niż 5 miejsce. Tak jak powiedziałem, w tamtym sezonie wydawało się, że też nie mamy szans już na awans, a jednak w pewnym momencie byliśmy blisko, nie wykorzystaliśmy tego, dlatego teraz trzeba być tym bardziej czujnym i robić swoje. Na pewno nadarzy się ku temu szansa, żeby powalczyć coś więcej niż 5 miejsce. Panie trenerze, a pan po Brzesku czuł niedosyt? Czy jakie uczucia pan targały po tym meczu? Jeden punkt zdobyty, czy dwa stracone? Tak, na pewno dla nas to był punkt stracony, ale powiedziałem już po meczu, że nie do końca zagraliśmy tak, jak ja sobie wyobraziłem, to dlatego musimy ten punkt odebrać tak jak go musieli odebrać. Także na pewno też powiedziałem, że to już nie jest ten Okocimski, który był na początku, kiedy przegrywał. Już to jest trochę inny zespół, który tam złapał już tą ligę, bo to był jedyny, bo bym powiedział, jak nie będę liczył Bytom, to był Benjaminek, który nie miał tam za dużo doświadczenia z tą pierwszą ligą i na dzień dzisiejszy myślę, że nie przegrał już też pod rząd 3 mecze, to znaczy, że idzie do przodu, ale to nic nie ukrywa na tym, że my po prostu mieliśmy sobie z tym poradzić. Sytuacje na to były, ale niestety skończyło się tak, jak się skończyło. W zeszłym sezonie mieliście sporo problemów z Olimpią Grudziądz. Jeśli dobrze pamiętam, to były 2 remisy, tak 1-1 i 0-0. No w tym sezonie Olimpia Grudziądz gra dosyć dobrze. Mecz, jakby nie patrzeć, sąsiadów w tabeli. Teraz także zapowiada się ciężkie spotkanie, no ale jak tak naprawdę ta Olimpia Grudziądz gra? Jakie macie informacje na temat tego rywala? Czego można się po nich spodziewać? Czego się można po nich spodziewać? Mamy tyle punktów co my, to znaczy, że jest to przeciwnik na tym samym poziomie. Są tam zawodnicy, którzy w tej pierwszej lidze grali, nawet niektórzy i wyżej. Także będzie ciekawa walka, ale my musimy, a powinniśmy skorzystać z tego, że gramy u siebie i to by miało zadecydować. A w ataku tam gra taki zawodnik jak Adam Cieśliński. Czy nie wiem, będzie pan uczulał swoich obrońców, żeby zwrócić waszą uwagę na tego napastnika, który jest bardzo groźnym zawodnikiem? Ja powiem tak, w większości zespołu są zawodnicy, na których uczuwamy i tak nam Kowalczyk strzelił bramkę, także wiadomo, że wiemy o tych zawodnikach, jesteśmy na nich przygotowani, ale o Messim też wszyscy wiedzą, że będzie strzelał, on strzeli prawie w każdym meczu, także tu z tego trzeba wyciągać wnioski i mówię, nie takie zespoły, jak my tracą bramki w 90. czy w doliczonym czasie, zdarza się to i na największym poziomie, także trzeba się z tym liczyć, ale robić tak, żeby się to nie powtarzało. Marcin, Olimpii się mówi, że to jest zespół, który przynajmniej próbuje grać ofensywnie. Może nie zawsze, nie w każdym meczu. Wy zawsze podkreślacie, że z takimi zespołami wam gra się trochę łatwiej niż z Okocimskim Brzesko na przykład, którego taktyka jaka jest, to każdy wie. Czy w związku z tym to spotkanie może być, nie wiem, łatwiejsze na przykład od meczu z Miedzią Legnicą, czy od meczu taką taktykę przyjmiecie, gdzie byliście trochę schowani za podwójną gardą z tą Miedzią i to oni tam daliście im inicjatywę, czy raczej postaracie się zdominować od nich? Znaczy, to się okaże w meczu, jaką taktykę też przyjmiemy. Przed meczem możemy jakieś tam zasady pewne sobie określić, ale później mecz wyrywały coś innego. No, z Miedzią Legnicą strzeliśmy pierwszą bramkę. Z siłą rzeczy było, że się cofnęliśmy, nie oddaliśmy pole Miedzi. Lepiej się gra z kontrataku niż konstruuje akcję i to nie tylko my mamy problem, ale lepsze zespoły od nas. Z Grudziądzem trudno powiedzieć, jak będzie. No, jak stracimy pierwszą bramkę, no to my będziemy musieli atakować siłą rzeczy. Jak szczelimy, no to zobaczymy. No, zobaczymy w danym dniu, jak będziemy się czuć jako drużyna, bo każdy dzień jest inny.
i każdy mecz tak samo jest inny. Jak będzie wszystko dobrze, no to będziemy chcieli, generalnie chcemy u nas atakować, chcemy wygrywać, gramy u siebie, od tego wymagają nas kibice, dlatego takie zawsze mamy, sobie takie zadania stawiamy, żeby atakować, ale w trakcie meczu pewne wychodzą rzeczy, które musimy się dopasować, dostosować wtedy, żeby ten wynik był jak najlepszy dla Arki. Marcin, a kiedy twoim zdaniem ten młody zespół, bo często powtarzamy, że Arka jest młodym zespołem, bo tak faktycznie jest, czterech młodzieżowców gra w pierwszym składzie, kiedy ten zespół tak naprawdę okrzepnie twoim zdaniem? Znaczy, trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że już na wiosnę powinno być widać tego efekty, bo nie ukrywamy, w trakcie znów była duża rotacja zawodników. To nigdy nie jest dobre dla sportów zespołowych. Zawsze jakaś musi być zachowana, jakiś zachowany kręgosłup, który jest w tym zespole, jak przyszedł nowy zawodnicy, umieją się dostosować do tego. U nas jest, najczęściej jest tak, że jest dużo wymienianych zawodników i dlatego stąd się może to bierze. No, mnie się wydaje, że jak wszystko będzie teraz w przerwie zimowej, nie będzie takiego dużej rotacji zawodników, będzie wszystko tak, jak powinno być, no to efekt będzie jeszcze lepszy niż jest teraz, bo się zgrywamy, poznajemy nie tylko na boisku, ale w szatni i poza piłką. Mam takie pytanie do ciebie, Marcin, bo cały czas się ten temat tych młodych zawodników pojawia w mediach, w waszych wypowiedziach. No, naszym zdaniem, to jest nasze zdanie niektórych kibiców, to jest tak, że czasami to oni lepiej wypadają od tych doświadczonych, typu Szwok, który umie decydującą piłkę zagrać na przykład z wolnego czy z rożnego, Tadrowski, który jest odkryciem tej rundy, a gdzieś tam brakuje od was tego takiego właśnie pociągnięcia zespołu w trudnych momentach. Nie czujesz, że czasami trochę właśnie brakuje takich sytuacji, że krzyknąć, zmotywować? No ale jak młody zawodnik wchodzi do drużyny, od tego jest, żeby się pokazać. No, ja jak wchodziłem, debiutowałem w meczu z Legią, no to ja musiałem być zawodnikiem, który najwięcej biega, który najwięcej walczy, który stara się najwięcej zrobić, bo ja się musiałem pokazać. Także to nie jest tak, że oni wchodzą i mogą sobie grać co chcą. Nie? No, młody zawodnik wchodzi, musi udowodnić, że należy mu się to, że jest, tak zawsze było, jest i będzie. Ja byłem też młody, też musiałem udowadniać. Także nie róbmy z tego jakiegoś, nie wiem, że ktoś tam próbuje coś młodym źle zrobić. Nie, oni są w drużynie, bardzo dobrze się czują, mogą to potwierdzić. My im staramy się pomagać. Nie ma czegoś takiego, jak było za moich czasów. I jest wszystko okej. Okay. Jest... Mi chodzi może o co innego, o to, że właśnie nie o te wypowiedzi, które gdzieś tam w prasie przewijały, że się zwalnia i winę, bo nie o to mi chodziło, ale o to, że właśnie czasami brakuje czy od ciebie, czy od jakiegoś bardziej doświadczonego zawodnika jakiejś takiej próby właśnie, nie wiem, indywidualną akcją, jakimś strzałem, takiego podciągnięcia drużyny w trudnym momencie. No nie wiem, trudno mi to oceniać, może tak jest, no. Ja zawsze powtarzam, że są momenty w sezonie, że ciągnie to jakaś grupa zawodników, później się ta grupa zmienia na inną, także trudno powiedzieć, no jak tak jest, jak mówisz, to bym się tym bardziej cieszyć, że wchodzą młodzi i to ciągną, no to powinniśmy tu szukać pozytywów, a nie negatywów. Do pana trenera, bo tutaj Marcin powiedział, że była duża rotacja przed rundą, tak? Teraz dobrze by było, żeby ta stabilizacja była, czy pan już ma jakieś przemyślenia, znaczy nie wiem, ktoś pana zawiódł w tej rundzie, bo prezes klubu powiedział, że jakiekolwiek zmiany, jeśli mówimy o wzmocnieniach przed rundą już wiosenną, to musi ktoś odejść, żeby mógł ktoś przyjść, więc czy pan, nie wiem, po tym okresie ma jakieś przemyślenia, chce pan z zawodników jakiś zrezygnować, w związku z tym pojawi się jakby pod względem finansowym ten margines, że będzie można kogoś wzmocnić, a jeśli tak, to nie wiem, na jakie pozycje się rozgląda klub, tak? Nie wiem, czy to jest napastnik, czy... Na pewno pan już wie, jak mu odpowiem. Ja mam jeszcze 5 kolejek do końca i nie będę tu myślał już, kogo będę zwalniać i kogo będę kupować. Ja muszę zaczekać, jak to się wszystko dokończy, jak to będzie wyglądało, jaka będzie strata na tą czołówkę i o tego będziemy rozmawiali na te tematy, na pewno z prezesem i będziemy szukali rozwiązanie, bo nikt tu nie ukrywa, że ten ból, który
jest praktycznie cały czas, co ja jestem w Gdyni, jest pozycja napastnika. Jeżeli nie znajdziemy bramkostrzelnego napastnika, no to po prostu ciężko, a myślę, że ani nie będziemy mieli prawa walczyć o ten awans, bo takiego zawodnika, chociaż Sylwa strzelił 5 bramek, ale też właśnie do tej ligi skoczył dopiero, przyszedł z niższej ligi, ale takiego zawodnika typu właśnie, jak tu było już powiedziane, Czesielski, czy tam Kowalczyk, czy Tataj, to są zawodnicy, którzy po prostu w tej lidze potrafią się znaleźć w sytuacji i strzelają bramki. Panie trenerze, załóżmy, że Arka w tym sezonie nie walczy tego awansu, bo ponieważ walczycie tam o miejsca 50, możecie być blisko czołówki, ale wy biegnijmy tak nieco w przyszłość, jest przyszły sezon. I czy ten zespół, jeśli okrzepnie, młodzi, plus wsparci doświadczonymi zawodnikami, jak tutaj siedzący Radzewicz, Jarzębowski, Sobierek, czy ten zespół, który okrzepnie gwarantuje sukces, jakim będzie awans do ekstraklasy, czy jednak ten trzeba wzmocnić na 3-4? No jestem co z odwórcą, także ciężko też na takie pytanie mogę odpowiedzieć. Na pewno ten zespół ma przyszłość, ale wiecie sami panowie, że nie ma co ukrywać, zawodnicy młodzi, którzy się dobrze prezentują, będą chcieli iść wyżej, dostaną propozycję i może to być tutaj problem. Także zaczekajmy, jak to wszystko się przewinie i dopiero wtedy można rozmawiać, czy ten zespół stać na to, żeby naprawdę w następnym sezonie już powalczył o te cele najwyższe. A czy nie obawia się pan tego problemu, który dotyka większość zespołów, które spadły z ekstraklasy, że zanim awansują, to muszą tak naprawdę okrzepnąć i dojrzeć do tej gry w pierwszej lidze, mija kilka sezonów, zanim tak naprawdę awansują? No przykład nie tylko Arki, ale w poprzednich sezonach wiele drużyn, jak Pogoń, Szczecin czy LKS, miało wielkie problemy, żeby z powrotem wrócić do ekstraklasy, nie tylko po roku, ale po dwóch, to trwało kilka lat i to może być długotrwały właśnie proces. No tak wiadomo, no, jeżeli się spada z ekstraklasy, większością ten zespół się nie utrzymuje w takim gronie, większością tych zawodnicy, którzy grali w ekstralidze, nie chcą grać w tej pierwszej lidze, myślą, że ich stać na tą ekstraligę i szukają innego rozwiązania, także to dlatego jest ten problem, bo ja uważam, że jeżeli powinno być, jeżeli zespół z ekstraklasy spadnie do pierwszej ligi, a zostanie w tym samym składzie, jak grał tą ekstraklasę, to powinien od razu wrócić. Panie trenerze, jeszcze odnośnie tego poszukiwania, bo pan powiedział, że no jeszcze jest 5 kolejek i dopiero jak będzie wiadomo, jaka będzie strata, to wtedy siądzie pan z prezesem do stołu, ale rozumiem, że pan na pewno się już zastanawiam, nie wiem, czy pan, czy wiceprezes Globisz, tak, i jeśli chodzi o tego napastnika, to wiadomo, że musi zostać spełnionych wiele aspektów, tak, jeśli ma być bramkostrzelny, to on na pewno nie będzie tani, ale rozumiem, że to szukacie jednego, tak, czy nastawiacie się, nie wiem, na, tak jak pan wymienił, niekoniecznie te trzy nazwiska, ale na doświadczonego polskiego ligowca, czy będzie pan szukał u siebie, czy może jakiegoś takiego mniej znanego, tak, to rola prezesa Globisza, jakiegoś typu, tak jak Da Silva, no, niby grał w Bełchatowie, ale ostatnio grał w Orkanie. Gdzie chcecie szukać tego bramkostrzelnego napastnika? Nie? I czy pan już szukał? Ma pan jakieś kandydatury? A z tym wyskoczy pan dopiero, czy usiądzie do rozmów z prezesem, jak się zakończy liga? Czy czekamy 5 kolejek? Tak, i na pewno się rozglądamy. Na pewno gdzieś tam w głowie już nazwiska są, ale to mówię, to wszystko jest kwestia czasu i spokoju. Myślę, że znowu ta przerwa jest tak tragicznie dla tą pierwszą ligę długa, że spokojnie sobie usiądziemy i będziemy rozmyślali. Mam pytanie do pana trenera odnośnie Maćka Górskiego, co jest jakby powodem jego no, katastrofalnej wręcz ostatniej formy, bo i w rezerwę gra słabo i wchodząc, co jest przyczyną, to raz, a dwa, czy te mecze będą dla niego takimi meczami ostatniej szansy, czy trener będzie liczył, że on zimą, tak jak rok temu, kiedy świetnie się prezentował na obozie zimowym, już chcieliście go zimą sprowadzić. Czy będzie też, dostanie szansę zimą przepracować tą zimę i żeby wiosną odpalił? Tak, ja myślę, że na pewno. Ja myślę, że to jest zawodnik ciekawy. Może trochę ma problemy tam zdrowotne, które on ani nie chce mówić głośno. Palanta się z tym i tu jest trochę problem. Trochę to kryje i później jest takim zawodnikiem, że chce wyjść, chce grać, ale wiadomo, jeżeli zawodnik nie jest na 100% fit, to zawsze to różnie wychodzi, także jest to młody zawodnik, jest tu perspektywa, myślę, że dopiero zima może decydować o tym, czy będziemy się z nim żegnali, czy on odstartuje tak, jak ja sobie wyobrażam.
Pytanie o Piotra Kuplisa, tak? Na dzisiaj jak pan ocenia w porównaniu do tego, co grał, tak? Poprzednio to jego poziom to jest, nie wiem, ile już tutaj osiągnął mocy docelowej, 90%, 100%? Myślę, to, co grał. Myślę, że by to miało być pytanie do niego, ale myślę, że chociaż trochę dla mnie pomalej to idzie trochę do przodu, ale też myślałem, że to pójdzie wszystko szybciej i że szybciej wróci do tej formy, z którą odchodził z Arki. Okay, czy to ostatnie pytanie? Jeśli tak, to dziękuję bardzo. Zapraszam na spotkanie.